Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5. Pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej Lato, pora deszczowa. Wydarzyła się również przyjemna rzecz, ponieważ zniknął plac zabaw, który dla większości graczy był uciążliwy, wręcz bym powiedział męczący, dla mnie również zresztą. Playlista jest troszeczkę mniejsza, ale widziałem, że są też pewne nowości. Przynajmniej teraz fajnie jest, podoba mi się, że punkty są za nagrody porozkładane porówno po 20. Tak jak mówiłem, za 20 mamy tutaj KTM, a za 40 Pagani. Równo po 20 i to mi się podoba. Ok, mamy tutaj zadanie dzienne, które też za chwilę wskoczy, odwiedź przystanek Horizon Rush, ponieważ mamy tutaj wyzwanie fotograficzne, od którego sobie zaczniemy. Sfotografuj zabawkę torową na głównej scenie przystanku Horizon Rush. Więc tam za chwilę się udamy. Wybierzmy sobie tylko jakąś zabawkę torową. Welcome back, Loco. Okej. Tak naprawdę nie ma znaczenia tutaj, jakie auto wybierzemy. Aby było tylko to właśnie z kategorii zabawki torowe auto. Okej. Przystanek Horizon Rush. O, tutaj mamy coś nowego. Przejazd dżungli. Horizon Apex. Horizon Wilds. Horizon sceny ulicznej. Horizon Rush tutaj. I musimy tutaj sfotografować nasze auto. Główna scena, ok. Czyli to nie jest główna scena. Scena główna jest tutaj, kawałek trzeba podjechać. Już skoczyło zadanie dzienne. A teraz już skoczyło, ok. Czyli mamy już zadanie dzienne i wyzwanie fotograficzne, czyli 3 punkty razem. Ok, teraz jako następne zaliczymy sobie nowe wydarzenie, sezonowa atrakcja specjalna, Parada Horizon. I tutaj musimy zająć trzecią pozycję, rywalizując z drivatarami na poziomie przeciętnym co najmniej. Jest to bardzo niski poziom przeciętny. W tym wypadku można również ustawić sobie wyższy poziom trudności, aby był przynajmniej przeciętny. Mamy tu właśnie ciekawe wyścigi tymi właśnie platformami. Do parady.
No i dobra, ścigamy jeszcze pierwszą dwójkę. Lecą całkiem szybko, ale tutaj na kamieniach zwolniło trochę jednego. Teraz jeszcze tego pierwszego musimy dogonić. Też nas trochę zwolniło, ale dopiero połowa trasy, więc spokojnie. No i lecimy. Teraz już do końca. Uwaga, no trochę mnie wyrzuciło, ale to nic. Wygraliśmy, zdobyliśmy strój piniaty i zarazem mamy kolejne zadanko zaliczone. Okej, to teraz może sobie zaliczymy zadanie tygodniowe i musimy tutaj pozyskać i poprowadzić wóz Matta Fielda, czyli samochód Formula Drift Chevrolet Corvette z 2013. Okej, przechodzimy do samochodów. Formula Drift. Chevrolet Corvette, zaraz gdzie on jest? Tu jest jakaś Corvette, ale to nie ta. Z 2013, to jest te auto. Okej. Drugi rozdział. Zdobądź 6 gwiazdek w strefach driftu samochodem Formula Drift. Ok. Bierzmy tylko to wyróżnienie. Ok. Strefy driftu sobie zaznaczmy i tutaj na przykład. Jakąś mamy. No muszę kawałek się cofnąć do początku.
Aby dwie chociaż zdobyć, to będzie dobrze. Dobra, dwie już mam. Mam i trzy. No dobra, trzy gwiazdki zdobyte, więc przejdźmy sobie do innej strefy driftu, tutaj na przykład. Zobaczmy sobie jeszcze, ile tutaj trzeba zdobyć, 130. Nie no, można się wczuć w ten drift tą furą, nie jest zła. W każdym razie się udało. Ok, drugi rozdział zaliczony. Teraz mamy zdobyć 10 najwyższych umiejętności driftu lub driftu na hamulcu. No to jeszcze prostsze zadanie. Musimy się tylko bardziej rozpędzić. Może przenieśmy się na autostradę tutaj. Zobaczmy, czy już nam coś zaliczyło, jeszcze nie. Dobra. Spójrzmy teraz. Nie, jeszcze. To muszą być najwyższe umiejętności driftu, czyli rewelacyjne, ok. Rewelacyjny drift. Trzeba większą prędkość uzyskać. Rewelacyjny drift. I zobaczmy. Dwa mamy zaliczone, tak. Jest. No i okej, ostatni rozdział, w którym musimy zdobyć 100 000 punktów w strefach driftu w ciągu 2 minut. Okej, no to proste zadanie. Wybieramy sobie jakąś strefę driftu. Najlepiej tą. I 100 000 musimy wbić.
to już wcześniej biliśmy w dwóch, więc nie powinno być problemu. 100 tysięcy to niedużo. Kilka dobrych driftów i zrobione. No i mamy 100 tysięcy. I zadanie zaliczone. Czyli kolejne wydarzenie mamy zaliczone. 13 punktów w tym momencie. To teraz może zaliczymy sobie tutaj znak ostrzegawczy. Furę sobie wybiorę Aventador. Lambo. To chyba te. I zaraz zrobimy sobie jeszcze tuning. Tuning, jaki możemy sobie zrobić, S1900. Okej, przejdźmy do playlisty, żeby już nie szukać. No i dobra, i musimy ile? 121, tak? To w jakimś dziwnym miejscu ta wyskocznia. Teraz sobie obczajmy najpierw. A, to jest tutaj, z samolotu wyskoczyć trzeba, dobra. Tutaj trzeba dobry tor sobie znaleźć. Idealnie się wpasować. Tędy będzie jednak najlepiej. No i udało się. Okej. Mamy już 15 punktów, więc teraz sobie mistrzostwa zaliczymy. I tutaj weźmiemy tego Jaguara może.
To jest ten. Teraz sobie jeszcze tuning do niego zrobimy. A możemy zrobić do ilu? Do S1900. Okej, niech będzie ten. Przejdźmy do zawodów z pozycji playlisty. A pierwszy wyścig to jest tor. Okej, nigdy nie jechałem tą furą. Okej, już widzę, że skręca tak sobie. Duży, duży błąd. Nie umiem wyczuć tej fury jeszcze. Ale mam na to 3 kółka, więc może poradzę. Nie, no fajna fura nawet. Tylko słabo skręca, ale poza tym... to naprawdę furka konkreci. Ale dobre hamulce za to. I to bardzo dobre. No i już się wczułem w furkę. Już mi się nie ugra bardzo przyjemnie. I za chwilę ostatnie kółko. Jak najbardziej mogę polecić tą furę, jest świetna, naprawdę. Hamulce bomba, naprawdę. Trochę ręcznego użyłem. Chciałem sprawdzić. Leci jak rakieta, naprawdę dobra furka. No i koniec pierwszego wyścigu. Odznaczę sobie tylko wszystko, żeby mi nie mieszało na mapie.
I tym razem mamy odcinek, okej. Deszczowa pora, fajnie, lubię taką pogodę. Będzie ślisko. To tym ciekawiej. Oj, ostry zakręt się zbliża. Wiedziałem, że mi się właduje tutaj. Boję trochę tu mocno hamować, żeby w poślizgi nie wpadać. Mam cię. Prawie udało się wyhamować takiej prędkości, naprawdę hamulce dobre. No fajna pogoda, lubię taką pogodę w samochodówkach. Nie, no pięknie to furę się prowadzi. Duża przyjemność z jazdy. No i meta za chwilę. Okej, okay. Ostatnie wyścigi nam zostały. Znowu w deszczu, fajnie. Szykułka. Zaraz cały ten peleton wyprzedzę na jednym zakręcie. No właśnie. Thank you.
fajny tor, lubię ten tor. Można trochę pocisnąć tutaj w niektórych momentach. No fajny, fajny naprawdę tor, podoba mi się. Tak samo jak i pogoda. I ostatnie kółeczko. I już za chwilę będzie meta. No i meta. I zarazem zakończenie mistrzostw. Możemy odebrać już pierwszą z nagród, która będzie nam potrzebna do jednego wyzwania właśnie w drugiej części poradnika. No i dobra, odbierzmy sobie. Właśnie ten KTM będzie potrzebny tutaj do tego fotoradaru zaliczenia. Bo tylko i wyłącznie można tą furą zaliczyć, jak widać. No i dobra, ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część poradnika. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, możecie jak najbardziej pytać w komentarzach. Oraz jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz. Zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!